otrzymała zamknięcie okien oraz wyłączenie telefonów komórkowych i o bezwzględne nienagrywanie spektaklu. Dziękujemy. Zamknijcie okna, bardzo prosimy, bo nie będzie już ta praca. O, maturzyści! Też się kiedyś spotkamy. Dzień dobry. Niestety się nie zgodzę. Pańska godność? Edyp, syn Najosa. Belzebubie, zasłoń okna. Nie widzisz, że naszego gościa razi światło. Mamy funduszy na zasłonę. Brak funduszy na tak genialną sztukę? Cenzura nie śpi, towarzyszu Belzebubie. Zobaczmy, co tu mamy. Cóż za ciekawa kartoteka. To wszystko fatum. Czy związał się pan z własną matką, panie Edypie? Nie miałem pojęcia, że łączą nas więzy krwi. Gdybym miał tego świadomość, nie skończyłbym ślepy i na wygnaniu. Dzieci nasze nie musiałyby cierpieć, a Jokasta nie odebrałaby sobie życia. Miłość jest ślepa. Gdyby jednak tylko to było twoim przewinieniem, może dałbym ci nadzieję. Co jeszcze stawiasz przeciwko mnie? Zabiłeś swojego ojca Lajosa. Nic z tego nie odpowiem. Więc nie zaprzeczasz. Jedyne co powiem, to że nie wiedziałem. Gdy podczas wędrówki wdałem się w bójkę, ani przez myśl mi nie przeszło, że oto plamię ręce krwią mojego ojca. Gdybym miał tego świadomość, rzuciłbym broń i odszedł w pokoju. Lub zabić się dał, aby takiego zła nie czynić. Ale to nie zabicie ojca cię pogrąża. To samo zabójstwo prowadzi cię do piekła. Co to za rozumowanie, gdy słysząc od wyroczni delfickiej o swoim przyszłym losie, targasz się na życie innej osoby. Nawet nie jestem pewny, czy on się przyda w piekle. Następny. To chyba jakaś rodzina. Ja jest Antygona, córka Edypa i Jokasty. Tak jak myślałem. Co masz na sumieniu? Ucieczkę przed cierpieniem. Co? Samobójstwo. A. Powieszenie. Kochaliście gdzie? I tak było to znaczne skrócenie moich cierpień. Nie dostałam pozwolenia na pochowanie brata, a według prawa boskiego powinnam to zrobić. Cóż miałam uczynić? Niesłusznie skazana za postąpienie zgodnie ze swoim sumieniem. Zamknięta w grocie, nie miałam wyjścia. Dobrze, dobrze. Ma pani podanie? Proszę. W moich oczach nie zasługujesz ani na niebo, ani na piekło. Wysyłam cię do czyśćca, droga Antygono. Pani Izolda znowu dobija się do biura. Boże, tylko nie ta wariatka. Powiedz, że mnie nie ma. Nie idę do piekła za żadne skarby. Nie zasłużyłam. Słyszysz, co mówię? Ja tylko kochałam prawdziwą miłością. Czy zlecenie zabójstwa Brandin również było podyktowane miłością? To są pomówienia. Nigdy nic takiego nie zrobiłam. Ochrona, no szybko. Nie odpuszczę ci tego. Znowu złożę apelację. Pani miała żółte papiery już za życie. Co?
Co to ty, antychryście? To ja poproszę następnego prezenta. Jam jest Dante Alighieri. Włoski poeta, dyplomata, filozof. Urodzony we Florencji, lecz niesłusznie z niej wygnany. Autor Convivio, Detta d'amore, Fiore, La Divina Commedia oraz Questio de Aqua et de Terra. A nie słyszałem. Boska Komedia jest to wizjonerski poemat o podróży przez piekło, czyściec i raj, zawierający kwintesencję średniowiecznej myśli kulturalnej i filozoficznej. Dzieło to zostało nasycone licznymi wydarzeniami z życia kulturalnego i społecznego. Piekło składa się z 9 kręgów. Ty, szatanie, rezydujesz w najniższym, skuty lodem, gdzie... Piekło tak nie wygląda, ale sam się zaraz przekonasz. Jak śmiesz, nieczysta istoto! Sprawiłeś swoją patronką kobietę, która nie była twoją żoną. Wywyższyłeś się ponad wszystkich, ukazując się jako wybraniec Boga. Próżność to wielki grzech. Następny. Pańska godność? Ojciec Gaure. Wie pan, ja technicznie rzecz biorąc nie zajmuję się sprawami księży. Technicznie rzecz biorąc nie powinienem rozmawiać. Technicznie rzecz biorąc to spotkanie właśnie się nie odbywa. Czy to prawda, że skłoniłeś Julię do wypicia naparu, który najpierw upozorował jej śmierć, a potem doprowadził do nieszczęścia? To wszystko była jej wola. Ja chciałem ją jedynie uratować. A czy dałeś młodym ślub bez zgody i wiedzy ich rodziców? Nie mogę tam zaprzeczyć. Moje intencje były jednak czyste. Widziałem ich miłość, a miłość pochodzi od Boga. Nie mogłem więc przeciwstawić się jego woli. No, nie widzę powodów, aby dłużej pana zatrzymywać. Proszę przejść do pokoju numer 7. I iść po schodach do góry, aż zobaczy pan świętego Piotra. Taki z brodą w sandałach. Bardzo lubię, zrób mi kawę. Ja jest Lady Macbeth, królowa Szkocji. Ja jest Mefistofeles, władca piekieł. Nie uważam, żeby ambicja była czymś złym. Ja też nie uważam, żeby była czymś złym. Dlaczego więc zostałam tutaj zesłana? To dopiero sąd. Jeżeli tak, to liczę na szybkie zakończenie sprawy. Jaki był powód pani śmierci? Samobójstwo. Czy ma pani odpowiedni dokument z Departamentu Nowych Wyzwań i Zagrożeń? Czy to prawda, że nakłoniła pani męża do zabójstwa? Czymże jest teraz prawda? I bezwzględnie go wyszydziła, gdy okazał wahanie. Wierzę, że cel uświęca środki, a mój cel był piękny. Przez te środki pani mąż dokonał mordu. Pani jest równie winna. Czymże jest żona, jeżeli nie pomaga mężowi? Czymże jest, jeśli nie jest w stanie dostrzec blasku jego przyszłości? Kim bym była, gdybym sprzeciwiła się przepowiedniom? Ile byłabym warta, gdybym nie pomogła mu wypełnić jego przeznaczenia? To nie moje decyzje wplątały nas w te zbrodnie. To nie ja rodziłam jego i swoje ręce we krwi. To przeznaczenie, wrogie duchy przyszłości. Nie byłam ślepa, by nie dostrzec, że mój mąż powinien być kimś więcej, że dane jest mu zasiąść na tronie. Widziałam to. Wyraźnie widziałam błysk jego korony i siebie u jego boku. Po zobaczeniu tego nie było już dla mnie powrotu. Nie każdy diabeł pije czarno. Najpierw kawa z mlekiem, potem chrzest.
Jani się obejrzysz. Krew! Mam krew na rękach! Wszystko skończone! Piekło, niebo czy czyściec? Hiszpańska inkwizycja. Nie spodziewałam się hiszpańskiej inkwizycji. Więc powiem panu w ogromnym sekrecie, że istnieje coś takiego jak raporty. Ja je wypełniam. Jakże bolesne jest moje istnienie. Nawet szatan drwi ze mnie po mojej śmierci. Tak, zastrzeliłem się, naiwnie myśląc, że zniszczy to moje wszystkie uczucia. Nadal jednak cierpię. Nawet na najmniejsze wspomnienie oczu mojej ukochanej losu. Jak możesz mi to wyjaśnić, diable? Zażalenia można składać w sekretariacie od poniedziałku do środy w godzinach od 11 do 14. Musi pan mieć ze sobą dokument tożsamości i świadectwo niekaralności. I zalecane jest również zaopatrzenie się we własny długopis. Nie mam czasu rozmyślać nad takimi błahostkami. Dobrze. W moich aktach jest napisane, że się zastrzeliłeś. Czy masz odpowiedni dokument? Jaki dokument? Każdy samobójca musi mi go dostarczyć. Nowe wymogi. Zwykły papier w obliczu śmierci z niczym liść płonący w stodole. Z takimi porównaniami trzeba by było wziąć przykład z Mickiewicza i zostać poetą. Jego kariera dowodzi, że wcale niepotrzebny ci talent. Wystarczy tylko trochę niestabilności emocjonalnej. Nic nie rozumiesz. Ból egzystencji był dla mnie zbyt silny. Tego nie mogę mieć tej, którą kocham. Czy jesteś bardziej godnego współczucia niż miotanie się nieodzajemnionej miłości do kobiety? Bycie tą kobietą. Słucham? Skończ już te trzcze pogawędki, gdzie mnie wysyłasz? Jak dla mnie byłeś za życia raczej nieszkodliwy i umierałeś 12 godzin, nie potrafiąc nawet dobrze strzelić. Idziesz do czyśćca. Znów zawieszony w próżni, nie zdolny do niczego. Gdybym brał go do siebie, uciąłbym mu język. Następny. Jam jest Adam Mickiewicz. Piekło? Słucham? Jakim prawem? Więc tak. Co to w ogóle ma być? W ogóle istnieje. To są jedne z najwybitniejszych polskich dzieł. Obraża mnie pan jako autora. W piekle czytaliśmy te pana wypociny Judaszowi i po 5 minutach oddał wszystkie srebrniki. To nie ma żadnej wartości. Jakże to nie napisałem nic wartościowego? Moje dzieła budzą w ludziach ducha walki. Zachęca w nich do udziału w powstaniu. Aby samemu nie wziąć w nim udziału jak ostatni tusz. Opisywałeś sobie stepy akermańskie, a Słowacki tutaj walczył. Musiałem utrzymać się przy życiu, aby dalej koić serca Polaków. Jedyne co robisz, to przyprawiasz o ból głowy. Dlaczego wy tu sądzicie tylko poczciwych ludzi literatury? Myślisłowców od razu do piekła. Zresztą za niedługo się zobaczycie. Ale przecież... Ani słowa więcej! Dostanie pan u nas cieplutkie miejsce tuż obok Kadłubka i będzie przepisywał zdanie Słowacki wielkim poetą śmiał, a pan zgnie ręka. Niczym nie zasłużyłem! Nawet liczyć do 4 nie umiesz. Zastanawiam się, czy nie przynieść trochę wody święconej. Następny.
nawet trzeba. Jestem Alina, siostra Maliny. Co to? Maliny, przez którą marłam. A ile pani zjadła? Zebrałam je szybciej od mojej siostry. Znaczyło to jedno. To ja wyjdę za Kripora. Zamiast wesołych dzwonów otrzymałam jednak ciosy nożem. Zamiast małżeńskim łożu ległam w trumnie. Przykro mi. Moja ukochana siostrzyczka, gdyby tylko spytała, sama oddałby mi te owoce. Teraz jednak spełnią grzech, za który będzie cierpieć powsze czasy. W tej całej przemowie tylko maliny nie są mdłe. Ach, nie trzymaj mnie dalej w niepewności. Powiedz mi, gdzie mam się udać? Jako że w niebie cenią sobie brak charakteru, może już pani odlatywać na swoich anielskich skrzydełkach. Walczący nie dla siebie, a dla Boga i ojczyzny. Zmieniłem swe nazwisko, walczyć nie dla chwały, a z pobudek patriotycznych. Krwią pisałem listy i krwią broniłem Polski. Choć przypalano mi boki i torturowano, ja bez zachęty pieniężnej czy jakiejkolwiek innej wróciłem lojalnie do króla. Narażając życie, eskortowałem go bezpiecznie do Polski. I gdy już okryty chwałą, mogłem wrócić do domu, do ukochanej mej Oleńki, nie wybrałem prywaty. Przełykając łzy tęsknoty, ruszyłem na bój z Rakoczym, aby ponownie oddać całego siebie Polsce i dla niej tylko walczyć. Wszystko pięknie, ale powiedz, ile cudzej krwi przelałeś, a nie tylko swojej. Wojna rządzi się swoimi prawami, a ja jestem przynajmniej postacią pozytywną. Popełnię błędy, aby później nie naprawić. Błędem było w ogóle zrobienie z ciebie głównego bohatera. Tego nie naprawisz. Ble, czy wyzwać cię na pojedynek? To, że pan Wołodyjowski jest w niebie, nie znaczy, że nagle stałeś się najlepszy na świecie w walce na szable. Nie radziłbym tak podskakiwać. Ja ci nie pogłaszczę po główce jak Matka Boska Sienkiewicz. Po prostu się boisz, szatanie. Wracając do sedna sprawy, złamałeś przysięgę na krzyż. To nie było... Piekło, piekło, jeszcze raz piekło. Ty kreaturo, jak śmiesz? Puszczajcie. Na początek zgolimy śpiewące. Następny. Pani tak nie machała pani nad raportem. Która wymaga powitania, damy? Ja tu damy nie widzę. Łęcka Izabela. Pani nie wzdycha, czas nagi. Pani akta, jak widzę, są grubsze niż cała trylogia. Nic nie wiem o żadnych aktach. Całe życie żyłam tak uczciwie, jak tylko mogłam. Zwodząc mężczyzn przy każdej możliwej okazji. Ależ to nie moja wina. Od dziecka byłam zbyt urodziwa. Tu nie było sposób zaprzeczyć. Wystarczyło szepnąć nieuważnie słówko, zatrzepotać dwa razy rzęsami. Dłonią, niby w trosce przywrzeć do dłoni. Już na rynku garści. Pan ma bardzo spracowane dłonie. Dorabiam jako grabarz po godzinach. Jakże to? Pan mi wygląda na arystokratę, nie robotnika. Bo zdążyłem się obmyć z ziemi. Jest
jest pani oskarżona o zdradzenie naczelnego przedstawiciela pozytywizmu warszawskiego, Wokulskiego Stanisława. Nigdy w życiu nie dopuściłam się zdrady. Czyżby? A to... Skąd pan to ma? Diabłu nie warto kłamać, droga panno Izabelo. Pani Gieniu! Niech pani zabierze stąd tę szmatę. Że go nie kocham, a mimo wszystko chciał mnie kupić jak jakąś lalkę. Jak można szukać tu mojej winy? Pani dała się kupić. Słucham? Tymi słowami zaprosiłem panią do piekła. I kompetencja pańska bardzo mnie uraziła. Farewell, Miss Iza, farewell. Co za męczący dzień. Do studia, mówki, pani jest? Hermiona Granger. Pragnę przeprowadzić z panem wywiad do gazetki. Jak się pani tutaj w ogóle dostała, proszę natychmiast opuścić to pomieszczenie. To tylko kilka pytań. Gdzie jest ochrona? Czy wie pan, dlaczego maturzyści uważają Harry'ego Pottera za najlepszy argument? Pewne rzeczy nie wie nawet szatan. Jak się pan podnosi do tej książki? Bardzo pozytywnie. Od czasu jej wydania odnotowujemy 2 razy więcej opętań wśród młodzieży. Czyli generuje zyski. Można tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy chciałby pan coś jeszcze dodać? Tak. Jak już tu jesteś, wejdziesz do piekła. Ale za co? Za czary. I za to, że wybrałaś tego rudego Wesleya. Wychodzę już do domu. Ja także się spieram. Najpierw zespół Kiszy.